14 września wspominamy świętego Jana Gabriela Thorin Dufres, biskupa i męczennika. Jan urodził się 8 grudnia 1750 roku w środkowej Francji. Jako uczeń szkoły średniej dowiedział się o paryskim Towarzystwie Misji Zagranicznych. Zainteresował się jego działalnością. Wstąpił do Seminarium Misji Zagranicznych jako diakon, pragnąc przygotować się do pracy misyjnej. Święcenie kapłańskie przyjął 17 grudnia 1775 roku. Rok później wyjechał do Chin. W przebraniu Chińczyka Jan dotarł do prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach. Jednakże, ponieważ bardzo dobrze znał język chiński, przełożeni wysłali go do pracy na północy Chin. W 1784 roku w czasie prześladowania chrześcijan aresztowano go, ale Jan zdołał uciec i schronił się w domu chrześcijańskich przyjaciół. Z polecenia przełożonych wyjechał do stolicy prowincji. Tam znowu został aresztowany wraz z kilkoma innymi duchownymi. Po przesłuchaniach, w czasie których był torturowany, został w końcu zwolniony 9 listopada 1785 roku. Zabroniono mu wtedy powrotu do Sichuan. W tej sytuacji Jan wyjechał na Filipiny. Jednakże po 4 latach, po bardzo trudnej podróży, powrócił do prowincji Sichuan. Bardzo ofiarnie pracował jako misjonarz, głosił Słowo Boże, katechizował, spowiadał. Dzięki jego posłudze wielu Chińczyków zostało ochrzczonych. Po 11 latach pracy w 1800 roku Jan przyjął święcenia biskupie. Zintensyfikował wtedy swoją pracę apostolską, założył seminarium duchowne przygotowujące Chińczyków do posługi kapłańskiej, pracował niestrudzenie w bardzo niesprzyjających warunkach, bardzo często musiał zmieniać miejsce zamieszkania. W czasie kolejnego prześladowania chrześcijan 18 maja 1815 roku Jan znowu został aresztowany. W więzieniu też prowadził działalność apostolską, dzięki której 2 strażników przyjęło chrzest święty i zostało kapłanami. Po 4 miesiącach uwięzienia, 14 września 1815 roku, Jan został ścięty. Miał 65 lat, a 40 z nich pracował jako niestrudzony misjonarz w Chinach. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Jana, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,